były to, powiem szczerze, takie wyświechtane hasła na tablicy, na plakatach na ścianie. Niby wszyscy o tym wiedzieli, musimy się tego nauczyć, znać, ale tak naprawdę nikt tego nie stosował. Cześć, witam Was. Tu Igor Węgowski na kanale Mistrz Ciągłej Poprawy. Kontynuujemy filmy z mojego projektu w Indiach. Troszeczkę inne środowisko, jak widać, to jest moje biuro, miejsce, gdzie pracuję. I jednym z kilku takich ważnych elementów, które uważam są wartościowe z tego projektu, który prowadzę tutaj w Indiach, jest to, w jaki sposób budowałem pewne relacje, jak tworzyłem ten zespół po to, żeby dostarczał jak najlepsze rezultaty i efekty. Mały taki background. To jest taki typowy greenfield, ale nie jest to duża firma. Raptem na produkcji pracuje kilkanaście osób. Greenfield, ponieważ wszystkie maszyny, cały park maszynowy jest sprowadzony z Europy, nowy. Są to maszyny niemieckie i włoskie. Osoby pracujące na produkcji przyszły z ulicy, znaczy one mają doświadczenie, ale nigdy wcześniej razem nie pracowali i nigdy wcześniej nie pracowali z tym procesem i z takimi maszynami. Na początku, w zeszłym roku, byłem liderem projektu, żeby w ogóle uruchomić, postawić te wszystkie maszyny i w tym roku kontynuuję pracę z zespołem po to, żeby osiągnęli efekty zgodne z standardami na świecie. Klienci są wymagający, natomiast troszkę cierpliwi, rozumieją sytuację. Daje nam to troszeczkę czasu, możliwości, żeby pracować dobrze z zespołem. Według mnie jednym z fundamentalnych rzeczy, żeby budować zespół, to jest spinać go takim bardzo ważnym spoiwem, mianowicie czymś wspólnym, czymś, co ten zespół będzie miał, czym oni się będą mogli ze sobą dzielić, co będzie ich łączyć. Oczywiście mam na myśli wartości. Po raz pierwszy w mojej karierze, jak spotkałem się z tytułem wartości, z podejściem wartości, były to, powiem szczerze, takie wyświechtane hasła na tablicy, na plakatach na ścianie. Niby wszyscy o tym wiedzieli, musimy się tego nauczyć, znać, ale tak naprawdę nikt tego nie stosował. Miałem wrażenie, że to są takie tylko po prostu wyświechtane hasła, że brakuje tego nas w sercach. Przede wszystkim nikt mnie nie pytał, nikt nas nie pytał, czy to są nasze wartości, czy nie. Także podczas rekrutacji do tej mojej firmy, jak przychodziłem, nikt mnie też nie spytał: słuchaj Igor, to są nasze wartości, czy się z nimi zgadzasz? Czy będziesz się czuł wygodnie, komfortowo, podążając z tymi wartościami? Też nie było tego pytania, a to powinno się pojawić. W każdym sytuacji, kiedy przyjmiemy kogoś nowego do zespołu, gdzie wartości wcześniej już były ustalone. Więc jednym z takich pierwszych kroków, które zrobiłem tutaj razem z zespołem, to było ustalenie wartości. Razem z zespołem zabraliśmy ich na salę, wypytaliśmy się, co dla nich jest ważne, z perspektywy oczywiście firmy, organizacji, ale też ich samych. Stworzyli prototypy, takie sugestie tych wartości. Podzieliliśmy ich na dwa zespoły. Każdy pracował nad swoją grupą. Stworzyli po 5 wartości, później je prezentowali. Tutaj są fajne zdjęcia. Prezentowali te wartości. Później było głosowanie. I wybraliśmy z tego 5 wartości. Wszyscy się zgodzili. To były ich wartości. Oczywiście my jako management byliśmy na tym spotkaniu, ale nie braliśmy w tym udziału w ogóle. Nawet żeśmy ich nie kierowali w jednym kierunku. To była ich świadomość, ich chęć. Z tych 5 wartości stworzyliśmy takie fundamenty tego zespołu. Przetłumaczyliśmy te wartości na pewne przykłady, co to oznacza w pracy codziennej. I zaczęliśmy tych wartości używać. Jak udało się nam je używać, to powiem Wam później w odcinkach, ale przedstawię Wam te wartości. Więc tutaj, słuchajcie, to jest becz. Tak, wiadomo. Każdy z pracowników ma na tym beczu opisanych 5 wartości, które były wspólnie przez nas wybrane. Pierwszą z wartości to było I plan. Planuję.
jak to fajnie jest opisane na tym. Plan means I will always properly plan my work to achieve 100% results. Planowanie jest jednym z wielkich problemów w Indiach. Już mówiłem o tym wcześniej, może będzie czas na komentarz z moich spacerów po Indiach, co o tym myślę, ale wyobraźcie sobie sytuację, że bez mistrza pracownik wcześniej stał. On czekał na polecenie, trzeba było go pchnąć palcem, żeby coś zrobił. Wystarczyło, że mistrz, kierownik się odwrócił, poszedł gdzie indziej, nagle zaangażowanie i praca siadała. Efektem było to, że często dopiero jak mistrz wrócił zweryfikować, co się dzieje, albo praca ruszała, albo się okazywało, że nagle były jakieś okoliczności, które powodowały, że tego zadania nie można było zrobić. Więc weźmy zasadę planowania. Planowanie będzie i się rozwija przez wiele różnych kroków. Planowanie jest najważniejsze, o tym będę mówił jeszcze później. Drugą wartością to jest communicate. Opisaliśmy to w ten sposób. Communicate means I will always give a correct information to my customers. To jest ciekawe, bo od razu żeśmy tworzyli wśród nich świadomość klientów wewnętrznych. Czyli oni, nazywając customers, mówią i opisują każdą osobę wokół siebie, czyli i klientów wewnętrznych, ci, którzy robią kolejny krok, i supervisorów, i management. Correct information w tym wypadku oznacza to, że niestety oni często chowali prawdę, nie mówili wszystkiego, nie przyznawali się. Jak był błąd, nie mówili o tym otwarcie. Bali się prawdopodobnie, nie chcieli wychodzić z inicjatywą. Pracuję nad tym do dzisiaj, powiem szczerze. I cały czas mam przykłady tego, że ta komunikacja nie jest najlepsza. Ale to była jedna z wartości, oni sami to zrozumieli i sami to opisali. Kolejną wartością oczywiście jest cooperate. Myśmy to nazwali tutaj w ten sposób. Cooperate means I will always cooperate with others to satisfy our customers. Oczywiście tu chodziło o to, że oni sami doszli do wniosku. Bardzo często trzeba wspólnie pracować po to, żeby temu klientowi mojemu wewnętrznemu na kolejnym etapie jak najszybciej dostarczyć to, czego potrzebuje, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Tutaj bardziej chodziło o to, żeby się nagle wspólnie zebrać w jednym miejscu, jakiś problem, szybko sobie pomóc i iść dalej. Bardzo fajna wartość, super, super. Kolejną wartością, przedostatnią, to jest deliver. I deliver, słuchajcie, mamy tak. Deliver means I will always produce and supply the best quality effects to my customers. I każdy z nich wie, kto jest jego klientem wewnętrznym i wie, jakie są oczekiwania. I te oczekiwania nie są tylko materialne. Nie mówimy tylko o produktach, mówimy też o tym, na kiedy dostarczają pewną informację, raporty, czy robią to, czego klient wewnętrzny oczekuje. Czy ja realizuję to, co zaplanowałem? Tak, bo mój plan wynika automatycznie z oczekiwań klienta. Jeżeli ja zrealizuję swój plan wewnętrzny, to znaczy, że ja doniosłem, tak? Więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby planuję i dostarczam. I kolejną wartością, ostatnią wartością, którą stworzyli dla siebie, to było improve. I powiem szczerze, że to było dla mnie największe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że dostrzegą taką potrzebę na samym początku pracy wspólnej, tak, w tej nowej firmie. Improve means I will always think how to improve the process and product with self-involvement. Bardzo fajnie zrobione. Oczywiście to jest ta cała idea ciągłej poprawy kaizenowych projektów. Nie wdrożyłem jeszcze u nich takiej grupowego podejścia, tak? To jeszcze za wcześnie, ale to była ich wartość. Oni sami czują, że muszą cały czas patrzeć i poprawiać to, w jaki sposób pracują. Jest to trudne. Nadal na tym pracujemy. Nie mówię, że to jest idealny zespół, ale chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, że nie można zacząć budować dobrych zespołów, zwłaszcza od których się będzie oczekiwało wspólnych efektów, wysiłków, w celu poprawy ciągłej,
ich efektów pracy, jeżeli się nie zepnie tego zespołu wspólnie jedynie wartościami. I zalecam, żeby te wartości wpłynęły od zespołu, to ma być świadomość ich, jakie jest moje miejsce w całym łańcuchu, gdzie jest mój klient, jakie są jego oczekiwania. Nie narzucajmy nigdy wartości, pytajmy się zawsze, czy te wartości są wspólne z moim sercem, moimi własnymi wartościami, tak? Bo tylko wtedy to będzie działać. Czyli zachęcam Was do tego, żebyście tworzyli wartości, podążali wartościami i używali wartości do tworzenia zespołów własnych albo nawet w których pracujecie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za Wasze komentarze. Oczekuję na pytania, jakie wartości są u Was ważne, jak wartości u Was funkcjonują i zapraszam do kolejnych odcinków.